Tak, mamy zielone światło, czyli nas słychać. To ja pozwolę sobie zacząć to spotkanie i może zacznę od tego, że spotykamy się z Państwem dzięki organizacji Nocy Księgarń Kameralnych. Bardzo sympatyczne, piękne i szczytne wydarzenie dla księgarzy w ogóle w całej Polsce. Jest to ogólnopolska akcja, która ma nas zaprosić między regały po to, żebyśmy trochę sobie udomowili inaczej księgarnię, porozmawiali z księgarzami może w nieco innych niż przeważnie warunkach, chociaż księgarnie kameralne stoją dla nas otworem i księgarze zawsze służą radą, więc to jest chyba tylko pretekst, jak zresztą powiedziała szefowa znakomitej księgarni, której jesteśmy gośćmi, czyli The Revolutionibus w Krakowie. Dobrze jest usłyszeć dobra robota i dobrze, żeby słyszeć to więcej, częściej niż raz w roku, więc tego przy okazji Nocy Księgarni życzymy. Natomiast ze mną są znakomici goście, sobie pozwolę otworzyć ściągawkę i Państwa przedstawić jak należy. Tym razem zacznę od mężczyzny, od pana profesora, jeśli można pozwolić. Pan profesor Andrzej Pawelec, który jest absolwentem filologii angielskiej i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat z filozofii. Od lat 80. współpracował z wydawnictwem Znak, dla którego przełożył kilkanaście książek. Zajmuje się przekładem, teorią języka, wykłada filozofię. W 2010 roku uzyskał habilitację z językoznawstwa. Pan profesor jest tłumaczem Tańca demonów Esther Kreitman. Będzie prezentacja. Mam nadzieję, że dzisiaj też o niej porozmawiamy. Z angielskiego dodajmy. Tak, z angielskiego dodajmy. Następnie pani doktor Monika Polit, literaturoznawczyni, wykłada język i literaturę jidysz na kierunku historia i kultura Żydów na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką licznych przekładów opracowań naukowych. Pani doktor Polit jest troszkę odpowiedzialna, ale w zasadzie bardzo odpowiedzialna za Wielką Trójcę, jak przyszło mi was nazywać, Brylantowa Trójca, która przetłumaczyła dla nas nową książkę w wydawnictwie Fame Art, Esther Singer Kreitman, Brylanty. Zofia Zięba, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, licencjat z historii i kultury Żydów w 2017 roku. Praca powstała właśnie pod kierunkiem dr Moniki Polit, analiza i interpretacja wybranych dramatów Altera Kacyzny, tradycja i eksperyment. Obecnie przygotowuje pracę magisterską na tym samym kierunku. Studentka też międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje pracę magisterską poświęconą żydowskiemu fotoreportażowi prasowemu. Czy wszystko się zgadza? Czy książki powinny mówić? Książki powinny mówić za siebie. To, cośmy wykonali, wykonaliśmy. To, jak Państwo wiedzą, to jest najważniejsze świadectwo naszych wysiłków, a my tu możemy pogwarzyć z Państwem w tym uroczym krakowskim dzisiejszym wieczorze się zanurzyć, bo przyjechałyśmy my osobiście, zawsze powtarzam, z Królestwa Polskiego. Tam piaski, laski, nic więcej, więc dziękujemy, że Państwo przyszli i zechcą nas posłuchać troszkę. Dziękuję, a jeszcze trzeci, bardzo ważny nasz kolega, Jakub Zygmunt, trzeci wykonawca tej roboty brylantowej, którego nie ma dzisiaj z nami, ale serdecznie go pozdrawiamy i dziękujemy za wkład. To ja mam nadzieję, że tak jak pani doktor powiedziała, pogwarzymy i pogaworzymy trochę o tym, co się wydarzało. Ja pozwolę sobie trochę rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę od nieobecnej również dzisiejszego wieczoru
Natalii Moskal, czyli założycielki wydawnictwa Fame Art, która, jak przyznaje, założyła wydawnictwo w zasadzie dla Ester Kreitman. Chciałam Państwa trochę podpytać, jak wyglądały doświadczenia w tej pracy, co Natalia opowiadała, jakie to były fascynacje i czy te fascynacje udzielały się Państwu, a może były znacznie wcześniej, o czym możemy nie wiedzieć. Nie wiem, kogo mam wywoływać, bo pan profesor tłumaczył chyba najwcześniej. Tak, panie profesorze, może jednak pierwszeństwo decyduje. Chronologicznie. Ladies first, ja uczę na anglistyce, ale opowiem, bo to jest przypadek bodaj najdłużej tłumaczonej książki, a na pewno w moim dorobku, bo 20 lat to trwało niemal. Nie, że siedziałem przez 20 lat, natomiast 20 lat temu mniej więcej dostałem propozycję, żeby przełożyć książkę pod tytułem Debora. Wtedy nie miałem większego pojęcia o świecie żydowskim. Tłumaczyłem Normana Davisa, filozofów. No ale wydawnictwo zleca, tak? Więc tłumacz tłumaczy. No i tłumaczyło mi się całkiem dobrze. Tylko że kiedy powstał już półprodukt, można powiedzieć, tak, czyli takie wstępne tłumaczenie, które trafiło do redakcji, wydawnictwo zdało sobie sprawę, że ta książka napisana po angielsku tak naprawdę jest książką widysz, tak, czy po żydowsku. No i zaczęły się wysiłki gorączkowe dość chyba, żeby coś z tym faktem zrobić. I one spełzły na niczym. Znaczy, nie będę wchodził w szczegóły, bo tam koleżanka wykonała dużą pracę. Dzięki niej zresztą ten przekład przetrwał, bo wydawnictwo go zarzuciło w pewnym momencie, co się zdarza, tak? Znaczy, uznano, że trzeba iść do przodu, tutaj to nie rokowało i po 20 latach niemal pani Natalia skontaktowała się ze mną. Pan chyba tłumaczył tę książkę. No i ona przetrwała wtedy, nie na komputerze, bo przez 20 lat te komputery już gdzieś moje przepadły. Natomiast dzięki koleżance, która miała diapozytywy, udało nam się odtworzyć ten tekst prawie w całości, więc ja dotłumaczyłem kawałek. No i po 20 latach, bogatszy nieco, moja żona jest jidyszystką, mam nadzieję, że się pojawi jeszcze tutaj, no z przerażeniem, tak, osiwiałem może od tego, rwałem włosy z głowy, bo no, tłumaczyłem jako anglista, tak, a po 20 latach zacząłem oglądać trochę okiem żony i dzięki jej radom. No i przekopałem się przez ten tekst w poczuciu klęski, tak? Znaczy, że z jednej strony radości, że to nie wyszło 20 lat temu, bo to by było okropne i bym się chyba nie podniósł z tego nigdy, ale z drugiej no w poczuciu, że no, tak naprawdę trzeba to było tłumaczyć z jidysz. Wprawdzie w posłowie tłumacza no, próbuję jakoś się usprawiedliwiać, tak? Że to jest jakaś inna książka. Ale no, to przekonanie we mnie pozostało, że prawdziwa Kreitman pisała to w jidysz. Syn to przełożył na angielski. To jest książka syna i matki. Więc jak będziemy bardziej mówić o warsztacie, to może wtedy coś. Nie chcesz zacząć? No, może powinnaś powiedzieć o tym, jak to się wszystko zaczęło, to znaczy o propozycji, którą otrzymałaś od pani Natalii. No dobrze, właśnie pani i zaprosiłaś Natalia nas do wspólnego projektu. Pani Natalio, pozdrawiamy dziś bardzo. Wszystko zaczęło się jakichś pewnie 7 lat temu, kiedy utworzono w Warszawie kierunek nazywający się Historia i Kultura Żydów i tam razem ze studentami, właściwie studenci razem ze mną, postanowiliśmy wspólnie dokonywać rozmaitych przekładów, ucząc się od siebie wzajem. Dokonujemy przekładów i wydajemy rękopisy. One są czasami rękopisami pochodzącymi z okresu wojny, zakopane, zniszczone, zmienione przez czas i też się przedzieramy przez nie. I takie rękopisy już udało nam się wydać. Jeden z nich, dość obszerny, wyszedł. A pani Natalia, chyba nawet nie wiedząc o tych naszych próbach i
zmaganiach z tekstami żydowskimi. Kiedyś do mnie zadzwoniła i zapytała, czy zechciałabym podjąć się pracy nad Brylantami. Wiedziałam już o tym, że na rynku pojawiły się te dzieła zapomnianej z Ingarówny, a Kreitmanowej z domu. I powiedziałam tak, ale pani Natalio, nie mam czasu sama się tym zajmować, natomiast moi znakomici studenci, tacy jak tutaj obecna Zofia i Jakub i też inni, ale z racji tego, że to nie jest aż tak obszerne dzieło, więc trójka nas wystarczyła, wezmą się za bary z tym tekstem. No i takśmy się barowali, że prawie po 2 latach z różnych powodów, właśnie z tego powodu, że mamy też inne zobowiązania, czy mieliśmy, ta książka mogła się ukazać. I taka była krótka historia. Pani Natalia była oczywiście spiritus movens z tego całego wydarzenia, przedsięwzięcia, no i naszej pracy. Tak więc jeszcze raz jej dziękujemy za tę szansę. Zdecydowanie. Ja może jeszcze tylko dodam, że tak, pani Natalia zwróciła się do nas w 2018 roku, ale z tego co wiem też z innych spotkań i z rozmów z panią Natalią, to w zasadzie wydawnictwo Fame Art powstało właśnie na potrzebę wydawania książek Esther Singer-Kreitman i pani Natalia sama zresztą zetknęła się z tym tekstem i w ogóle z osobą Kreitman podczas swoich studiów, kiedy próbowała przełożyć jeden z tekstów, tylko do końca nie pamiętam, który Kreitman, właśnie z angielskiego na polski, o dziedzictwo właśnie, dziedzictwo, czyli rodowód, wydany również w wydawnictwie Fame Art. I właśnie no, zmierzyła się z podobnymi problemami, o których mówił już pan profesor, to znaczy z taką niemożnością dotarcia do takiego źródła językowego i do tych wszystkich smaczków, o których myślę, że dzisiaj na pewno będziemy jeszcze mówić, językowych, czyli właśnie do tego rodowodu jidyszystycznego. I w końcu też rodzina pani Natalii zdecydowała się zainspirować ją do tego, by wydała tę książkę najpierw własnym sumptem, próbując znaleźć jakieś wydawnictwo, a w końcu by założyć wydawnictwo na potrzebę tego wydania rodowodu. I później no to już poszło jak domino, można tak powiedzieć. Wsparcie profesor Moniki. Tak, właśnie. Warto o tym wspomnieć, że później na kolejnym etapie pracy przy pomocy profesor dr Adamczyk-Garbowskiej konsultowała ten przekład angielski z tekstem, kolekcjonowała tekst angielski z tym tekstem oryginalnym, jidyszowym. Wywołali państwo temat, który w zasadzie mnie jako czytelnika najbardziej interesuje i z góry przepraszam, bo to będą tylko pogłoski, a mianowicie wieść niesie, że faktycznie gigantycznych problemów zarówno czytelnikom, jak i tłumaczom nastręcza jednak dostęp do tłumaczenia, a nie do oryginału. I mam takie pytanie, czy można mówić o jakiejś ułomności tego języka albo jakimś wybrakowaniu takiego tekstu, to chyba bardziej do pana profesora się uśmiecham tutaj. Czy to jest tylko kwestia bazalnego znaczenia słów, bazalnego języka, którego się używa? I czy to tak naprawdę jest takim gigantycznym problemem i to zubaża tekst, czy zupełnie się mylimy i te pogłoski są nieprawdziwe? Łatwiej się tłumaczy, tak? Bo ten tekst już został przez kogoś przefiltrowany dla czytelnika, powiedzmy neutralnego, tak? Bardziej współczesnego, bo Kar tłumaczył w okolicach II wojny czy po II wojnie. No i dla angielskiego, tak? Czyli tak, dla którego ten nasz świat, tak? Był jakoś egzotyczny, no, Afryka, tak? Znaczy, no, więc on to już wszystko przerobił, tak żeby to było zrozumiałe i żeby te wszystkie święta, te wszystkie potrawy, te wszystkie ubiory były zrozumiałe, czyli po prostu stały się neutralne. On wykonał dla mnie robotę, która 20 lat temu pozwoliła myśleć, jak to się fajnie, łatwo tłumaczy. No ale 20 lat później trzeba to było wszystko odkręcać, tak? Bo przecież to jest nasza rzeczywistość. Tak? Też Trajmle czy jakieś inne, to
to wszystko tu u nas jest, więc mówienie to na to kapelusz czy jakiś, czy czapka jest bez sensu. Więc znaczenie jest zawsze w kontekście. Przekład angielski w tym przypadku to jest kontekst angielski, tak? Mimo że mówimy o świecie egzotycznym. Znaczy właśnie może dlatego, że mówimy o egzotycznym. Natomiast u nas to nie jest egzotyczne. Chyba, że jest, to panie powiedz. Bo trochę jest, bo to jest świat, który zaginął. Tak? Znaczy, my też mieliśmy dostęp do tłumaczenia angielskiego, ale staraliśmy się nim w ogóle nie sugerować. W zasadzie spojrzeliśmy na nie na sam koniec, już po wykonanej pracy. No i nie ukrywaliśmy później zdumienia naszego, to znaczy tego, jak wiele jest błędów w tym tłumaczeniu i właśnie to, co pan wspomniał, takich uproszczeń, po prostu uproszczeń myślowych czy uproszczeń konstrukcyjnych, takich no po prostu gramatycznych, i to, o czym my zazwyczaj mówimy w kontekście tłumaczeń z języka jidysz, no to na pewno jest to, że jednak język jidysz wedle tego, jak my byliśmy nauczani, przynajmniej na judaizmie, i co było wkładane nam do głowy, to jest jednak język słowiański. Zatem jeżeli chodzi o tłumaczenie brylantów, no to przychodzi nam to zdecydowanie bardziej naturalnie niż właśnie to zapośredniczenie czy korzystanie z tej interpretacji, którą już jest tłumaczenie na język angielski. I tak jak mówię, no jeżeli chodzi o ten przekład, to chociażby ten tytuł angielski brzmi The Diamonds, bo nie ma innego wyrażenia na brylanty w języku angielskim. Natomiast my po dłuższym namyśle zastanowiliśmy się nad tym, jak przełożyć tytuł Brilliantn z jidysz na polski. Zdecydowaliśmy się na przykład na brylanty, czyli właśnie ten finalny produkt obróbki brylantowej, diamentowej, a nie diament, który mógłby nastręczać właśnie problemów interpretacyjnych i mógłby powstać taki przekład, gdybyśmy tłumaczyli z angielskiego, i to byłby na pewno duży problem. Myślę, że takich problemów byłoby szereg cały, to jeszcze pewnie do tego wrócimy. Tak, dodałabym tylko, a może aż taki element jak nie tylko rugowanie tego, co nazywamy emblematyką żydowską. Tutaj pan profesor wspomniał o Sztrejmu, doskonale chyba nasi współuczestniczący dzisiaj państwo wiedzą, to taka czapa futrzana właśnie. No, czy każdy inny z elementów chociażby ubioru, ale też elementy odnoszące nas do świąt żydowskich, do całego repertuaru religijnego czy też obyczajowego, ale jest jeszcze jeden element, którego nie ma, który wypłowiał albo został, tak jak powiedziałam, wyrugowany z tłumaczenia anglosaskiego. Otóż element krajobrazu i element obyczajowy, który dotyczy tego, a nie innego miejsca na świecie, Europy Środkowo-Wschodniej. Zdumiało nas, jak tłumaczka, już jak to powiedzieliśmy tutaj, powiedziała Zofia, ta tłumaczka, właściwie dzieło tłumaczki, do którego zajrzeliśmy już po naszej pracy, jak tłumaczka nie potrafiła, czy też nie chciała, może po prostu nie mogła sprawdzać elementów, które nam wydają się naturalne. Chłoniemy je od początku, od kiedy tutaj wzrastamy. Chłonęli je również mieszkający tutaj Żydzi, współtworzyli ten krajobraz, ale tych znaków nie ma. To jest na przykład bardzo nieudolny, nieumiejętny opis miasteczek czy wsi. Autorka przekładu anglosaskiego tego nie rozumie, przeinacza nieświadomie zupełnie, a czasami po prostu dlatego, że z trudem dotarłaby do informacji korygujących, je pomija. Nie rozumie obyczajowości czy też specyfiki tego terenu. Tam w naszej książce, czyli Brylantach, dużo dzieje się w elementach retrospektywnych na wsi, w miasteczkach. Tam się pojawiają chłopi. Dla naszej tłumaczki anglosaskiej to jest świat tak niezrozumiały, że ten obraz się spłaszcza, obraz się
sam pozbawia tego, co jest śpiewne, co jest malownicze, co jest bogate w rozmaite szczegóły. A polskie miasteczko polsko-żydowskie też zupełnie nie przypomina nam Sztetla, jakie znamy z opisów innych autorów, autorów chociażby piszących po polsku, a żydowskich jednocześnie, czy też z innych przekładów, przekładów z żydowskiego na polski. Z tym sobie nie poradziła, ale chyba tego nie sposób unieść, prawda, panie profesorze, że w anglosaskich opisach to musi się gdzieś usunąć w cień albo zostać po prostu wykluczone, bo jest po prostu za trudnym zadaniem. No nie, nieuchronnie, tak? Znaczy jak jesteśmy w innym świecie, to neutralizujemy, tak? Znaczy to opisujemy to dla siebie i ten element, te elementy, które w jidysz są słowiańskie, znaczy ja bym pewnie nie powiedział, że jest jidysz językiem słowiańskim, nie powiedziałbym też, że jest dialektem niemieckiego, ale zawiera całą masę elementów słowiańskich obok hebrajskich i one dźwięczą w naszych uszach i w pani przekładzie, w państwa przekładzie też dźwięczą, bo jakby one tam już były. No i część polszczyzny też je przejęła, więc jakby to funkcjonuje jako coś wspólnego. W angielskim to wszystko zniknie. Jest jeszcze jeden element, który był w tej pierwszej książce, bo wtedy narratorka była u nas, w tym świecie jeszcze, zanim wyjechała, wyszła za mąż przez Berlin do Amsterdamu. No i ten nasz świat to jest świat żydowski, w którym egzotyczni są Polacy. I widzimy nas właśnie jako tych dziwnych z perspektywy swojskości żydowskiej. To też jest element, który znika w przekładzie, no i znika wielojęzyczność tego świata. Tu jest świat zachodni, więc on jest wielojęzyczny, ale inaczej, tak? Czy się pojawia angielski, niemiecki, u nas polski, rosyjski. I to w przekładzie też nie może zagrać. Państwo mówią o tłumaczeniu w tej trójce i to też jest dla mnie taki ciekawy element z perspektywy czytelniczki, bo bardzo często mówi się, że przecież tłumacz jest autorem, on nadaje ton temu, co później trafia do rąk czytelników. Siłą rzeczy odciskuje swoje jakieś pomysły, swoje narracje, swoją wnikliwość, swój język, który jest mu najbliższy. Co w przypadku, kiedy trójka, no jednak indywidualności różnych osób tłumaczy jedną, która mówiła swoim głosem, czy to nastręczało problemów, czy nie wiem, pojawiały się pytania w redakcji, czy państwo wyczuwali zmianę narracji, omawiając poszczególne partie, którymi się państwo podzielili, jak to wyglądało w pracy, w warsztacie? To myślę, że warto by tutaj wspomnieć o tym, no, że mimo wszystko to była dla mnie i dla Kuby ogromna szansa, jak zresztą wiele tych szans zdarzyło się na naszych studiach, to znaczy no, nie tłumaczyliśmy sami i tłumaczyliśmy jednak pod kuratelą dr Polit i to ona sprawowała pieczę nad całym przekładem. Owszem, podzieliliśmy się na ten trójgłos i podzieliliśmy się częściami tej książki w miarę sprawiedliwie, tak mi się wydaje, ale no, całe to przedsięwzięcie polegało na tym, aby ten przekład jakoś ujednolicić, to znaczy, żeby po pierwsze, żeby ten przekład, to czego uczyliśmy się też na naszych studiach, był jak najbardziej naturalny i potoczysty w języku polskim, a po drugie, żeby tych przejść nie było widać. Myślę, że z naszej perspektywy, to znaczy mogę się tutaj wypowiedzieć za mnie i za Kubę, chociażby po naszych poprzednich spotkaniach, to takim największym problemem było odnalezienie się w ogóle w tłumaczeniu literatury pięknej, no bo nie ukrywajmy, było to pierwsze nasze takie przedsięwzięcie. Wcześniej ja jeszcze tylko miałam przyjemność tłumaczyć ten poemat dramatyczny do swojego licencjatu, natomiast nie mieliśmy takiej możliwości, żeby tłumaczyć coś, co później zostanie wydane.
I na pewno takie balansowanie pomiędzy dosłownością przekładu a ubraniem tego właśnie w jak najbardziej potoczysty, naturalny dla nas język polski, upstrzenie tego odpowiednimi barwnymi frazeologizmami czy naturalnymi właśnie jakimiś wyrażeniami w języku polskim, to nastręczyło na pewno najwięcej kłopotu. I no, na pewno doktor Polic miała wielkie zadanie, żeby nasze przekłady poprawić i też ujednolicić wraz ze swoim. Drodzy Państwo, widzą Państwo, że obecność wykładowcy niedobrze działa na studenta. To jest zupełnie naturalne. No, trzeba jakoś uczyć. No, uczymy w taki sposób, że jest to praktyka, więc nie zasłaniajmy się ani też nie uderzajmy w minoryderyjny ton. Poprawiłam, co trzeba było, a reszta była świetna. Tyle. To, tyle mam do dodania. Pani doktor, muszę pani powiedzieć, że życzyłabym takiej wiary w studentów wszystkim wykładowcom, ale też gratuluję wykładowcy. A propos szans, dzisiaj miałam takie skojarzenie, zastanawiając się nad tym, w którą stronę popłynie nasza rozmowa i jak będziemy o Ester rozmawiać. Tak bardzo trzymałam kciuki za to, żebyśmy nie zaczęli od noblisty i od Singerów. Tak bardzo o tym marzyłam, bo muszą Państwo wiedzieć, ja myślę, że tutaj do znakomitych gości się odezwę, jeśli chodzi o historię i o to, dlaczego Kreitman jest taka intrygująca dla nas być może teraz, a przynajmniej chcielibyśmy, żeby była. Natomiast widmo utalentowanych braci dla nie mniej utalentowanej siostry było gigantycznym brzemieniem i jest dalej. I być może dlatego ten wątek feministyczny się przewija, ale on jest też związany przecież i z czasami, i z religią. Być może nie należy tak mocno krzyczeć, że to jest feminizm, być może to jest tylko niesamowita chęć pisania i dbania o autonomię, być może trochę większa siła niż zwykło się o tym mówić. A równocześnie Natalia wspominała bardzo często o tym, jakie miała niesamowite problemy i zakładając wydawnictwo, i odbijając się o różnych ludzi. Była traktowana jak mała dziewczynka, która nagle sobie coś wymyśliła i jednak to była umniejszana jej prośba, umniejszana jej wola walki. Mam wrażenie, że to są jakieś przedziwne też losy, które tak splatają po 80 latach nagle te historie. Czy braliście pod uwagę ten wątek, myśląc w ogóle o Kreitman i myśląc o tej pracy, która została wykonana, że ona ogromną walkę przez te wszystkie lata tak naprawdę stoczyła, nie będąc już z nami, żeby cieszyć się jej literaturą, żeby czytelnicy ją w ogóle dostali? Panie profesorze, pan był na początku, ja sama jestem bardzo ciekawa, dlaczego pan 20 lat temu sięgnął po nieznaną wówczas prawie nikomu Singerównę z domu? Ja już przekazuję. No więc to nie ja, to kolega, tak? Znaczy, tak, no to lata 90. to był okres, kiedy tłumaczono wszystkie Singery, tak? Męskie Singery, tak? Czyli Izaaka Baszewisa, ale również Jehoszuę, tak? Jego starszego brata. No i na tej fali odkryto, że przecież jeszcze jest jakaś siostra. No nie, bo ja mówię chronologicznie, bo ona przyszła na końcu, tak? Jak ja zacząłem tłumaczyć, to już chyba ta fala się przetoczyła trochę. W związku z tym już to oczekiwanie na siostrę zaczęło trochę gasnąć. Nie, że bardzo długo tłumaczyłem, ale ponieważ ten proces redakcyjny się rozpoczął, to w sumie wygasło. I dopiero pani Natalia ożywiła, tchnęła tą iskierkę. To ja może jeszcze tylko dodam, że to zabawne, że tak naprawdę na Ester przyszedł czas na końcu, bo była po pierwsze najstarszą z rodzeństwa, urodzoną w 1891 roku i po drugie pierwszą, która w ogóle sięgnęła po pióro i tak naprawdę zainspirowała zarówno Izraela Jehoszuę, jak i brata Izaaka Baszewisa Singera do pisania, także to jest też, no to się oczywiście ciągle przewija podczas tych naszych spotkań, to znaczy jej tragiczny los, który zresztą też
został opisany trochę w tej książce Maurice'a Carra, czyli syna Esther Singer Kleifman, która też się ukazała w wydawnictwie Feimart. Czyli właśnie no, los tragiczny, los kobiety niespełnionej, los kobiety nieszczęśliwej, wydanej za mąż nieszczęśliwie, nie mogącej się realizować w tym, w czym chciała najbardziej, czyli w pisarstwie. I myślę, że to piętno no, jest bardzo ważne w jej twórczości. Zapewne najbardziej widoczne jest w Rodowodzie czy też w Tańcu demonów, ale w naszej książce może najmniej tutaj jest ten kontekst po jej przeprowadzce właśnie związanej z zamążpójściem w 1912 i przeprowadzką najpierw, tak jak pan profesor zresztą już powiedział, do Berlina, a później do Antwerpii wraz z mężem. Także no, wydaje mi się, że ten życiorys Kleifman jest widoczny chyba w każdym jej dziele w jakiś sposób. W naszym chyba najmniej, ale jest zaznaczony w jakiś sposób. A ja, jeżeli mogę dodać, to studziłabym naszą pochopną ocenę tej Kleifmanowej Asingerówny z domu jako prowodyrki, jako tej, która dała przykład i za której przewodem poszli pisarze. No, no nie było tak jednak. Zawsze przywołuję Pawła Herca, wybitnego eseistę i tłumacza jednocześnie, może trochę zapomnianego, ale on napisał jedną ważną rzecz dla mnie i zawsze to powtarzam moim studentom. Oceniajmy czasy wedle pojęć, którymi posługiwali się ci, którzy w nich żyli. Zatem bądźmy akuratni i nie popełniajmy grzechu prezentyzmu. Kleifman nie mogła, czy wtedy jeszcze Singerówna, tak łacno władać piórem, jak jej bracia. Nie miała, powiem, szans na to, aby było to czytane, a tym bardziej drukowane. To nie oznacza, że nie było wówczas już i wcześniej kobiet piszących. Ale nie były to zastępy żydowskich sufrażystek, czy nie daj Bóg feministek, bo to zupełnie nieadekwatne i właśnie anachroniczne terminy. Była kobietą, która, jak wiemy z jej dokumentu osobistego, z tego właśnie zakresu literatury, była pierwszą, która miała chwycić za pióro, ale miała też spalić swoje zapiski. Zatem nie znamy ich waloru, jeśli jakiś był. Wiemy, że pewnie był, bo dała dowody tego w twórczości późniejszej, ale ani nie miała czasu, ani niestety możliwości, żeby, tak jak powtarzam, ćwiczyć się w tym rzemiośle. Jej bracia od najwcześniejszych lat mieli możliwość weryfikowania swoich dokonań, drukowano ich, a w każdym razie oni sami chętnie bardzo po redakcjach obnosili swoje udałe zresztą bardzo dziełka rozmaitego autoramentu od reportażu po powieść i mogli weryfikować na bieżąco swoje dokonania. Ona nie. To, co zrobiła, to i tak wielki, wielki wysiłek i składamy jej hołd, natomiast tymi tłumaczeniami, natomiast wydaje się, że po prostu mogła więcej. To nie oznacza, że ja stawiam jej zarzut. Definiuje sytuację, jej sytuację i jej podobnych. Ale to bardzo dobrze, że ją teraz pokazujemy, że po tych 20 latach nastąpił nagle renesans zainteresowania. Czy to na fali właśnie feministycznego wzmożenia? Nie gniewam się na to, natomiast ona sama ani feministką, ani sufrażystką nie była. Pisała o kobietach, ale pisała o życiu, tak jak jej bracia. Pisała o historii Żydów, która to historia Żydów wydawała jej się zmierzać do jednego. Do straszliwego końca miała rację. Była prorokinią, jak jej zresztą dwaj młodsi bracia w jakimś sensie, jak może każdy dobry pisarz, potrafi przewidzieć konsekwencje działań. I ta książka, Brylanty, jest o tym, że świat Żydów w ujęciu tradycyjnym bruczkarski skończył się. I on się na jej oczach łamie, kończy. Sama postać życia jej syna to już zupełnie coś innego niż jej chów, który jej nadał ten dom rabiniczny w Leoncinie. Tak, dobrze pamiętam, że to Leoncin. To tyle. Tylko sprostuję, że dlatego o tym wspomniałam, że chciałam się powołać na jej własne zapiski, którym oczywiście możemy wierzyć lub nie, jak to jest z literaturą dokumentu osobistego. Natomiast no, na to się powołuje Maurice Carr. Nie wiemy, jak było naprawdę, tak jak właśnie doktor Monika powiedziała,
No, ona spaliła swoje zapiski, więc nie wiemy, jakiej jakości były te pierwsze próby literackie i czy były tak istotne. Natomiast no, ona chciałaby na pewno wierzyć w to, że to ona była prowodyrką dla swoich braci, ale jak było naprawdę, to już się chyba nie dowiemy. Ja dlatego tak chwyciłam z impetem za mikrofon w trakcie, jak pani doktor mówiła, dlatego że też pojawia się taka historia, którą chyba w Warszawie przywołała Natalia, o ile sobie przypominam, taka bardzo teatralna, czyli wyjazd właśnie do Berlina w perspektywie ślub, który nie był jej wyborem, z mężczyzną, który nie był jej wyborem. Ona pokazująca swoje zapiski, które fruną później przez okno pędzącego pociągu. No, piękny, w zasadzie piękny koniec w jakiś sposób dla literatury, ale nie mamy potwierdzenia, że takie wydarzenia miały miejsce, prawda? Tylko to, co opowiedziała synowi. Jeśli możemy ufać wyznaniu matki, które złożyła w obecności syna, to tak miało być, ale powód był bardzo prosty. Ja pamiętam, że pani Natalia przesłała ten wstęp i rozmawiałyśmy o tym, co by tam jeszcze może dopisać. I no, obie zwróciłyśmy uwagę na to, że to był wymóg czasu, to znaczy władze rosyjskie, wypuszczające swojego obywatela za granicę, rewidowały go. A zatem każde pismo, a szczególnie coś odręcznie sporządzonego i w obcym alfabecie, wymagałoby po prostu zatrzymania takiej osoby, albo często tak bywało, i sprawdzenia, czy nie kryje ono jakichś tajnych meldunków, przekazów, czy nie jest ona przypadkiem szpiegiem. To zupełnie praktyczne powody mogły o tym zadecydować, że Batrzeba, jej matka, surowa, co wiemy skądinąd, no i zadbała w ten sposób o to, żeby córka nie narażała się na kłopoty, jednocześnie nie wyróżniała się z tłumu. I, no i tyle wiemy o historii tych pierwszych zapisów, tych juweniliów, o których możemy tylko powiedzieć, że były, a jakie, kto to wie. Skoro już wprost powiedzieliśmy o brylantach i o tej historii, to wypada opowiedzieć właśnie o książce, bo to ona jest świeżynką Fejmartu, to ona jest tak naprawdę wzięta teraz w obroty różnego kalibru. Brylanty, w których już nie kobieta, już nie autobiografia, przynajmniej tak jak było wcześniej, a mężczyzna, który nie da się lubić, a przynajmniej czytelnik go nie lubią. Świat w zasadzie w jakiś sposób magiczny i niedostępny dla przeciętnego zjadacza chleba. I miejsce, czasy, specyfika języka, na pewno też związanego właśnie z obróbką diamentów. Jak tutaj wyglądały te trudności? Od razu przekazuję specjalistce, naszemu człowiekowi od kontaktów z jubilerami, również w dalekiej Antwerpii. Dobrze, dziękuję. Myślę, że to było bardzo na wyrost. Podzieliliśmy się zadaniami i faktem jest, że mi przypadła rola konsultacji z specjalistami w swoim fachu, czyli z właśnie ludźmi ze świata pozornie niedostępnego, a wcale nie aż tak bardzo niedostępnego, bo okazało się, że w Polsce mamy bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy w zasadzie kręcą cały biznes brylantowy w Antwerpii i na nich się on zasadza. I zaraz o tym powiem. Natomiast mieliśmy konsultacje dwojakie, to znaczy jedne to są konsultacje brylantowe czy z diamenciarzami, a drugie to też konsultacje w kwestii kultury flamandzkiej, która też się bardzo często pojawia jako kontekst w brylantach. I tutaj za to odpowiadał nieobecny Kuba. Ale warto o tym wspomnieć, że tutaj no, też było wiele takich fragmentów, które musieliśmy po prostu skonsultować, czy to takich folklorystycznych przyśpiewek, które się pojawiały w tekście, czy święta, które na początku sprawiało nam mnóstwo trudności, nie wiedzieliśmy, o jakie święto chodzi, później okazało się, że jest to narodowe, takie niepodległościowe święto belgijskie.
No ale to dopiero właśnie po konsultacji ze specjalistami kulturoznawstwa belgijskiego i tamtejszych smaczków. Natomiast jeśli chodzi o te moje konsultacje, to mogę powiedzieć, że spotkałam się z niezwykle przyjemnym przyjęciem do tego świata. To znaczy pomimo trudności, jakich nastręczał nam czas covidowy i to, że musieliśmy się łączyć zdalnie przez rozmaite komunikatory, to pamiętam dokładnie dzień, kiedy byłam umówiona z jednym z panów jubilerów, którzy mają zresztą swój sklep w Warszawie, ale są w bezpośrednim kontakcie z diamenciarzami pracującymi w Antwerpii i właśnie ze szlifierzami, z łupaczami i z tymi wszystkimi specjalistami, którzy pojawiają się w tej książce. I w pewnym momencie właśnie zapytałam się pana o to, jak się nazywa taka kieszonka, taka kopertka, która w tekście pojawia się kilka razy, to znaczy porcja, parcelka diamentów. I okazało się, że taka specjalna kieszonka to jest właśnie coś, co od pokoleń jest używane. Jest to papierowa taka kaszetka, która nazywa się brywką i po prostu pokazał mi ją na ekranie w tej rozmowie, tak, z błyszczącym w środku diamentem, jeszcze taka specjalnie wyświecona błękitnym kolorem w środku koperta, w której spoczywał diament i nagle zobaczyłam to, co było opisane na kartach powieści i wszystko stało się jasne, a później jeszcze było tych konsultacji wiele. Myślę, że sam tekst najlepiej się broni i jak będzie chwila, to może przeczytamy jakiś fragment, ale faktycznie no, bez tej pomocy na pewno byśmy nie dotrwali do końca. Zwłaszcza, że chociażby po krótkiej właśnie takiej konsultacji z tym tekstem angielskim, to znaleźliśmy po prostu kilka błędów, które popełniła tłumaczka, najwyraźniej nie konsultując się tak dogłębnie ze szlifierzami i z diamenciarzami. To znaczy chociażby tam pojawiły się czy te cape'y, czyli właśnie pewien rodzaj tonacji, gradacji kolorów diamentów, który ona przetłumaczyła jako po prostu jakiś półprodukt diamentowy, a z kolei inne cyrkonie przetłumaczyła jako też zupełnie jakiś pył diamentowy, którego by się używało przy obróbce diamentowej, przy wyszlifowywaniu diamentu na ten wysoki połysk. Także tutaj no, było wiele błędów, o które mogliśmy się potknąć na szczęście dzięki pomocy wspaniałej i przede wszystkim panu, który dotarł do Gabiego Tolkowskiego, który jest absolutnym specjalistą w swoim fachu i człowiekiem, który jest polskim Żydem wywodzącym się właśnie z naszych terenów, który wyjechał do Antwerpii i tam jest jednym z najważniejszych specjalistów i nestorem w zasadzie całego rodu zajmującego się obróbką diamentów, więc chociażby jego nazwisko pojawia się w Muzeum Diamentów w Antwerpii jako głównego specjalisty, który opowiadał. Jak słucham tej opowieści, to mam ochotę krzyknąć, że wiele osób wyobrażając sobie pracę tłumacza, chyba wyobraża sobie ją jako niesamowicie nudną, a ja mam wrażenie, że wy wyruszacie w jakąś niezwykłą przygodę i hobbici by wam zazdrościli. Była wielka przygoda. To prawda, od konsultacji, tak jak tutaj Zofia powiedziała, kulturoznawczych po te diamenciarskie czy jubilerskie, ale to nic nam się zdarzyło kiedyś konsultować z weterynarzami z GIEW, porody macior, co tam jeszcze ciekawszego, kwestie zasiewu, wzrastania roślin. Zatem można wzbogacić swoją wiedzę od botaniki po szlifierstwo diamentowe. Wydaje mi się, że to godne polecenia. Każdy, kto zechciałby takiej przygody spróbować, powinien wyruszyć w nią śmiało. I to nie tylko z językiem jidysz, przecież każdy, panie profesorze, każdy język niesie ze sobą poszerzanie naszych horyzontów. Ba, wydaje mi się, że po prostu wzbogaca, nawet zwielokrotnia nasz żywot, bo nigdy byśmy tego nie wiedzieli, gdyby nie brylanty. Wielu rzeczy w każdym razie. Ja mam takie pytanie do publiczności naszej, czy może państwo mają jakieś pytania, które przychodzą do głowy i o tłumaczenie i może o postać samej Ester Kreitman? Ja mam dwa pytania.
Dobry wieczór. Ja mam dwa pytania i chciałam powiedzieć, że sama jestem tłumaczką, więc to mi się ten temat bardzo mnie interesuje i zwłaszcza ten temat tłumaczenia zapośredniczonego. Chciałam najpierw zapytać pana profesora, czy ten oryginał rodowodu Widysz w ogóle istnieje i czy ewentualnie miał pan do niego dostęp, żeby skonsultować coś razem we współpracy z żoną. I chciałam już zapytać, czy ten słynny przekład z języka angielskiego, w jakim roku powstał? Czy to, że tyle elementów zostało utraconych, to wynika z tego, że tłumaczka nie miała wtedy dostępu do tych wszystkich narzędzi technologicznych, do których mamy dostęp teraz? Czy to po prostu wynika z tego, że kultura anglosaska jest w tym świecie literackim dosyć dominująca i po prostu jakoś nie ma żadnego problemu, żeby te wszystkie elementy pominąć? No to powiem, że w zasadzie wszystkie książki Widysz, te takie fabularne, są dostępne online dzięki Bibliotece Spielberga, w związku z tym można je sobie ściągnąć w minutę. Ja miałem to szczęście, że żona rozpoznaje, co tam jest napisane. Natomiast no, proces konsultacji polegał na tym, że coś mi się nie zgadzało. No i chciałem się dowiedzieć, co to znaczy to po angielsku, bo jakoś mi to nie pasowało do kontekstu, albo było jakoś powiedziane, miałem poczucie, że pewnie tak by nie mogło być. I wtedy żeśmy zaglądali. Znaczy, niestety nie mieliśmy czasu na kolacjonowanie, co jest ulubionym zajęciem filologów. Usiąść sobie i kolacjonować. To trwa. No, pan profesor to mówi z przekąsem, a muszę powiedzieć, że Karolina Bednarz, z kolei, która się zajmuje literaturą japońską, ostatnio powiedziała, że to jest właśnie fenomenalne zajęcie, jest bardzo żmudne, niekoniecznie właśnie lubiane, ale za to z lubością razem ze swoją współtłumaczką z wydawnictwa nurzają się. Mówię, jeśli z przekąsem, to w swojej drugiej osobie jako tłumacz, tak? Jako filolog też uwielbiam, natomiast jako tłumacz żyjemy pod presją terminów i trzeba to oddać, więc po prostu mogliśmy tylko w tym czasie, który nam został, sprawdzać te miejsca, gdzie coś w tym oryginale, znaczy dla mnie oryginale angielskim, a w przekładzie zapośredniczonym, coś mi nie brzmiało. No i zdarzało się wielokrotnie, że znajdowaliśmy, że to było całkiem inaczej. Wydaje mi się, że nie jestem pewna, obydwie chyba nie jesteśmy pewne, wydaje mi się, że ten przekład powstał jakoś w latach 90. Nie pamiętam niestety autorki tego przekładu. W każdym razie, o właśnie. Pani Valencia. Valencia, tak. W każdym razie, na czym polegała ta trudność? Trudno zgadnąć, to znaczy niewątpliwie odbyły się jakieś konsultacje, bo na pewno tam nie jest tak, że ten przekład jest kompletnie wyzuty z tej wiedzy, chociażby diamenciarskiej. Natomiast wydaje mi się, że czasami tamta tłumaczka szła troszkę na łatwiznę, to znaczy jeżeli wydawało jej się, że zna to słowo lub wydawało jej się, że zna kontekst danej sytuacji, to po prostu tłumaczyła tak, jak jej się wydawało, niekoniecznie konsultując to ze specjalistą i stąd pojawiały się błędy. Najwięcej tych błędów było faktycznie w kontekście kultury flamandzkiej, to znaczy na przykład to święto było kompletnie przez nią wyrugowane, to znaczy kompletnie nie zainteresowała się tym, jak wygląda specyfika tego święta, jakie są one obchodzone, czy też na przykład jeśli chodzi o topografię miasta. Bardzo często po prostu dla anglosaskiego czytelnika mam wrażenie, że upraszczała przekład po to, żeby nie musiał się interesować, gdzie coś się dzieje dokładnie, w którym miejscu miasta, że gdzieś była taka czy inna synagoga, której już dzisiaj nie ma, która się nazywała tak czy inaczej. Być może po prostu nie chciała to uprościć dla czytelnika, być może nie miała też dostępu do, nie wiem, do informacji. Wydaje mi się, że wtedy na pewno byłoby trudniej, chociażby nie korzystając z internetu, znaleźć tego rodzaju informacje, które dzisiaj są na wyciągnięcie ręki.
Natomiast tak jak już Monika wspomniała, chociażby ten przekład był też właśnie troszkę wyrugowany z takich kolorytów kultury żydowskiej, to znaczy zwłaszcza w tych momentach, kiedy się pojawiały retrospekcje do tego świata jeszcze opuszczonego polskiego przez rodzinę Bermanów, to wtedy zupełnie jakoś bez większego zrozumienia dla specyfiki miast i miasteczek Europy Środkowo-Wschodniej odnosiła się ta tłumaczka. Nie wiem, czy to wyczerpuje. Ja, jeśli pani pozwoli, to jeszcze tutaj z takiej, jest z nami pani profesor Magdalena Rutato, to na pewno też tutaj może. Przepraszam pani profesor. Ja nie wiem, dlaczego ostatnio korespondowałam z drugą panią Magdaleną. Bożeż, proszę mi wybaczyć. To, ale mogłaby być. Tak, ale pani profesor Sitarz. Właśnie, bo państwo razem. Może to się zbiegły te wszystkie skojarzenia, ale takie kontaminacje są jednak niebezpieczne. Pani profesor, mam nadzieję, że też przytaknie, że jest to bolączka. Tutaj zwracam się do pani zadającej nam pytanie. Jest to bolączka świata tłumaczy z języka jidysz, świata anglosaskiego i w ogóle może spoza kręgu słowiańskiego, że uznają, jakakolwiek jest genealogia, panie profesorze, tego języka, czy już znamy, że on jest słowiański z natury, czy germański, czy jest mięszanym językiem, nie będziemy tutaj dyskutować, bo nie czas i nie pora, nie miejsce, to chyba przyznamy tutaj, że ta wiedza pomijana przez jidyszystów zachodnich, czyli ten element słowiański, często brak wiedzy wychodzi im bokiem, bowiem wyobrażają sobie, że sprawdzenie w słowniku, zaraz podam przykład na to może stosowny, w słowniku czy to polskim, czy rosyjskim, jakiegoś słowa, które lokalizują, a potem nazywają je słowianizmem, jest wystarczające. No właśnie w Brylantach jest taka historyjka krótka, ale pouczająca. Pojawia się tam jałówka. I w przekładzie anglosaskim to zwróciło moją uwagę, jest po prostu nazwana krową wysterylizowaną. Dlaczego? Dlatego, że tłumaczka nieznająca żadnego języka słowiańskiego spojrzała, co to jałowy, co to znaczy jałowić, zatem sterylizować, i tak to napisała, że ją i prowadził na postronku wysterylizowaną krowę, choć tam ta jałówka miała symboliczny wymiar również. I takich Michałków, takich właśnie potyczek anglosaskiego tłumacza z języka jidysz z tym właśnie językiem, z elementami słowiańskimi, można byłoby tutaj podawać bez liku i sypać jak z rękawa. One są kompromitujące, ale jednocześnie podkreślają ciągle wagę tego, o czym chyba wszyscy ucząc tego języka i ucząc się tego języka pamiętamy, jesteśmy uprzywilejowani. Jest to nie tylko dlatego, że mieszkamy tutaj i chłoniemy krajobraz, jego specyfikę, której właśnie nie sposób oddać, jak się okazuje, albo może sposób, ale trzeba byłoby tutaj przyjechać, albo dobrze rozpoznać to z dala, na przykład poprzez lektury, ale już sam element słowiański nas wzbogaca o tyle, o ile, przepraszam, buduje nam świadomość językową, której no nie sposób posiąść inaczej, jak się po prostu zacząć uczyć któregoś ze słowiańskich języków. Pani profesor, pani się chyba zgodzi z tym, prawda? Jeśli możemy. Prawda? Tak, tak. Nie ma gdzie sprawdzić, a nawet jeśli się sprawdza, to jest niezwykle ułomne, bo nie rozumie się kontekstu, w którym może powstawać jakiś wyraz, już tym razem bliskoznaczny, a nie znaczący tyle, co jałowić, prawda? Jałówka zostanie zapamiętana. Być może zmierzając do brzegu, namawiając państwa do sięgnięcia i poszperania nie tylko w biografii, zresztą wątłej niestety, Kreitman, ale w tym, co zostało i czym możemy się cieszyć dzięki wydawnictwu, dzięki pracy szanownych tłumaczy. Był pomysł na przeczytanie fragmentu. Ja myślę, że to będzie piękne zwieńczenie naszej dzisiejszej rozmowy i naszego spotkania. Dobrze, to już wyszukuję. Jeszcze przypomniało mi się, 2 lata powstawał ten przekład w sumie, od 2018 do 2020 roku. Tak, z przerwami oczywiście, z przerwami pandemicznymi, z przerwami konsultacyjnymi. Dobrze, to już
zaznaczyłam tutaj taki jeden fragment, który jest szczególnie chyba miarodajny, jeśli chodzi o te konsultacje językowe. Jest też dosyć zabawny, to znaczy jest to fragment, w którym należy tutaj nakreślić kontekst. Syn Bermana, który warto by jeszcze wspomnieć, czyli Nestora, rodu Bermanów, który opisywany jest w książce, który jest handlarzem diamentów. Syn tegoż Bermana, Dawid, postanawia coś zrobić ze swoim życiem, bo jeszcze nie zdecydował się, w którą stronę chce pójść, jeśli chodzi o pracę, czy o wybór jego ścieżki w ogóle życiowej. Postanawia przyuczyć się fachu właśnie szlifierza, czy to łupacza diamentów, idąc zupełnie na przekór ojcu, który widziałby go w zupełnie innej pracy, raczej jako właśnie handlarza na giełdzie diamentowej, i wyłamuje się w ten sposób również ze względów ideologicznych, ponieważ ma takie ciągoty socjalistyczne, i tutaj mamy fragment, w którym Dawid postanawia właśnie pójść do jednej z fabryk i spróbować swoich sił przy stole szlifierskim. Zatem Dawid usiadł na wysokiej, czarnej i odrapanej ławie, a szef osobiście przyniósł mu fartów. Kiedy młody Berman go włożył, z nagła odniósł wrażenie, jakby stał się kimś innym, a zarazem poczuł, jakby ktoś mu uchybił. Zdawało mu się, że właściciel szlifierni, Rosenkranz, złośliwie i wulgarnie go poniżył i ogarnęło go takie przygnębienie, że ledwie udało mu się powstrzymać łzy. Spojrzał na fartuch i odkrył, że to właśnie robocze ubranie jest wszystkiemu winne. Być może, gdyby nie musiał go zakładać, praca w fabryce nie byłaby aż tak straszna. Przywykłby, gdyby nie ten przeklęty fartuch. Nie potrafił się przemóc. Nie słyszał, co mówi do niego Żyd z rozgniewaną, pomarszczoną twarzą. Widział jego łysą, jak u kościotrupa, głowę i siebie w tym przypominającym więzienny drelich stroju. Czemu tamci nieustannie się odwracają? Po co tak na niego się gapią? O co w tym chodzi? Spostrzegł, że rano zapomniał zdjąć białe getry i zdał sobie sprawę z komizmu i absurdu całej tej sytuacji. Gdyby tylko nie musiał zakładać tego fartucha. Usłyszał, jak jeden z czeladników chichocze, a drugi go ucisza. Poczuł się zmieszany, zapłonęły mu uszy. Nie wiedział, co ze sobą zrobić. Nie tylko tarcze szlifierskie, ale cała fabryka zdawała mu się wirować. Robotnicy w brudnych, czasem podartych fartuchach bacznie obserwowali kręcące się skajfy, które pracowały tak szybko, że niewprawne oko nawet nie spostrzegłoby ich ruchu. Dawid widział jedynie okrągły kawałek błyszczącego metalu, nic poza tym. A to właśnie na nim szlifowały się brylanty różnej wielkości i barwy. To tutaj cięto achtkanty, a na innych tarczach obrabiano duże, kosztowne kamienie, nadając im 56 szlifów. Kupferstein nie odrywał wzroku od maszyny, pilnując, by kamień, broń Boże, nie wypadł z pinu. Powierzano mu duży i drogi towar, więc ani na moment nie wyciągał lupy z zaczerwienionego oka. Był doświadczonym i odpowiedzialnym szlifierzem i strzegł kamienia bardziej niż własnej źrenicy. I tutaj chociażby pojawiły się te rzeczone skajfy, czy w ogóle cała maszyna szlifierska, czyli właśnie skajfy to te kręcące się metalowe, po prostu szlifujące, można by powiedzieć, takie, jak to się mówi? Koła czy kręgi, tak. Kręgi, na których obracały się diamenty po to, by otrzymać te 56 rzeczonych szlifów, czyli właśnie szlif brylantowy, a także pin, który też nastręczał nam wielu problemów, to znaczy sposób mocowania samego diamentu w takim ołowianym przyrządzie, które rozgrzewało się specjalnym palnikiem gazowym po to, by diament w nim umieścić i później w trakcie obróbki przytrzymywać po to, by każdą z tych poszczególnych facet z tego szlifu, czyli tych tafli, które przyjmuje gotowy produkt, czyli brylant, oszlifować i nadać im specjalny błysk. Tak, oczywiście. Może jeszcze byśmy poprosili pana profesora o fragment Tańca Demonów, czyli czegoś bardziej osobistego. Zdecydowanie. Tak, tak. Natomiast
Natomiast chciałam w zasadzie uspokoić tych, którzy nie czytali, że to nie jest powieść, która cały czas wygląda tak, o szlifowaniu diamentów i nie jest naszpikowana tylko i wyłącznie takim językiem. To jest tak naprawdę świetna powieść obyczajowa i myślę, że w taki sposób też można ją traktować, jeśli się Państwo zabiorą za lekturę. Panie profesorze, czy Pan się da namówić, czy jednak nie? Znaczy nie, bo to jest zamknięty rozdział. Przypomnieć się swoje emocje sprzed lat. To ja myślę, że pana profesora jeszcze naciągniemy na osobną rozmowę. Już ja się postaram. O, tak zrobimy. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za przywrócenie nam Kreitman. Państwu również.